Specjalna strefa demograficzna powstaje po to, żeby zapobiec zmniejszaniu się liczby populacji zarówno z powodów naturalnych, jak i tych wynikających z pogoni za pracą w innych regionach. Rolą uczelni, a w szczególności uczelni publicznej, jest zapewnienie miejsca pracy naszym absolwentom. Przykład Wydziału Budownictwa, gdzie 75% absolwentów znajduje natychmiast po ukończeniu studiów pracę w swoim zawodzie, jest bardzo budujący. Właśnie dzięki relacjom z Urzędem Marszałkowskim w ramach projektu specjalnej strefy demograficznej chcemy zapewnić takie powodzenie sukcesu. Umowa generalizuje, wytycza pewną strategię, żeby jeszcze bardziej umacniać się w przekonaniu, że kierunki studiów muszą być dobierane do potrzeb regionu. A my z drugiej strony nie po raz pierwszy oczekujemy na istotne wsparcie tego kształcenia, głównie w sposób finansowy. Politechnika Opolska. Liczy się Politechnika.